Idzie Jasiu, Stasiu i Małgosia przez pustynię. Zobaczyli wielbłąda. Jasiu szybko podbiegł, wrzucił Małgosię na jednego garba, a sam wskoczył na drugiego. A ja gdzie? Małgosia złapała wielbłąda za ogon, podciągnęła do góry i krzyczy. A ty do kabiny, Stasiu! Przychodzi Jaś do lekarza. Jak się pan nazywa? Jaś Kowalski. O, widzę, że tu bardziej do logopedy trzeba iść niż do mnie, bo pan się jąka. Nie jąkam się, mój ojciec się jąkał, a urzędnik stanu cywilnego był kretynem. Ktoś dzwoni do drzwi, Małgosia wybiega naga spod prysznica, patrzy przez wizjer, nikogo nie ma. Facet schylił się w tym czasie i patrzy przez dziurkę od klucza i mówi. Cześć mały rozczochrańcu, jest mamusia? Jasiu szczęśliwie wrócił do domu i od razu poszedł do swojego ulubionego parku. Miał tam schowaną whisky. Gdy już wziął ją do ręki, w drzwiach kuchni pojawiła się Małgosia i mówi. Jak wypijesz chociaż pół szklanki, to nie dziś seksu dzisiaj wieczorem. Jaś usiadł zamyślony i patrzy na butelkę. Małgosia pyta. O czym tak myślisz? A tak se myślę, czy lepsza 24-letnia whisky, czy 52-letnia dupa. Jaś wpadł na pomysł. Przez tydzień jadł same jabłka i zbierał wszystkie pestki. Poszedł po tygodniu na rynek i zaczął je sprzedawać. Pierwszym klientem okazał się jego kolega Staś. Jasiu, po ile sprzedajesz te pestki? I co one dają? Jedną sprzedaję za 10 zł. One sprawiają, że stajesz się mądrzejszy. To daj mi jedną. Stasiu zjadł pestkę i mówi. Chwila. Jabłka są za 5 zł kilogram, to mógłbym kupić 2 kilogramy i miałbym mnóstwo pestek. Widzisz, Stasiu, to działa. Jesteś mądrzejszy. Rzeczywiście, to daj jeszcze 5.